To już czwarty odcinek z serii Budujemy bloga w Django przy użyciu języka programowania Python. W tym odcinku zajmiemy się komponentami w Django. Po angielsku są to Django Apps. W tym tutorialu porozmawiamy sobie o komponentach w Django. Po polsku, właśnie w literaturze można znaleźć, że to są komponenty, a po angielsku mamy coś takiego jak app, czyli aplikacje w Django. I ja często będę mówił właśnie, że to są aplikacje, a nie komponenty. Mi tak jest łatwiej. Nie przykładam się często do nazewnictwa polskiego, więc musicie mi to wybaczyć, ale wszystko jedno. Ważne, żeby realizować nasz projekt i pchnąć go do przodu. Ostatnio stworzyliśmy taki plik jak views.py w naszym drzewie projektu. I jak stworzyliśmy projekt Django, to został stworzony folder Psychotech Blog i to jest nasza główna właśnie aplikacja Django, czyli ten plik views.py odpowiada za zwrócenie pewnego szablonu HTML po wejściu na konkretny adres URL, ale to już wiemy. Potem zwracany szablon z folderu templates, który jest już zlokalizowany w całym projekcie Django. Widzimy? Czyli tak, to jest ta nasza aplikacja pierwsza, główna aplikacja Psychotech Blog i mamy folder templates, tam są szablony HTML, ale one są już w głównym katalogu całego projektu. I teraz, jakie jest podejście w Django? A właśnie takie, że cały projekt dzielimy na mniejsze komponenty, właśnie aplikacje. Będziemy tworzyć kolejne aplikacje Django, które będą odpowiadały za realizację pewnych funkcjonalności całego naszego projektu, czyli w tym wypadku bloga. I znów jesteśmy na mojej białej tablicy. Tutaj będzie mi łatwiej wyjaśnić wszystkie aspekty związane z projektem Django. I co my zrobiliśmy na początku, to utworzyliśmy projekt Django. Został stworzony ten główny projekt w Django i razem z tym projektem została od razu utworzona pierwsza aplikacja pod nazwą Psychotech Blog. I w tej aplikacji, w tej malutkiej aplikacji, co my zrobiliśmy, to zaczęliśmy manipulować tym plikiem urls.py, stworzyliśmy też drugi plik views.py w tej aplikacji i wtedy zwracaliśmy do przeglądarki wyrenderowane szablony HTML, nie? Więc tym zajmowała się ta aplikacja. I podejście do tworzenia aplikacji webowej w Django jest takie, że każdą funkcjonalność w tym całym projekcie dzielimy na właśnie małe takie aplikacje, które realizują część zadań. I my tworzymy teraz aplikację webową, to będzie blog. Więc dla mnie jest jasne, że powinna być aplikacja, która będzie obsługiwała wpisy, nie? No i w tej aplikacji będzie znów znajdował się plik urlpy i tam będziemy przechowywać nasze utworzone adresy URL. Oczywiście stworzymy też oddzielny, w tej aplikacji oddzielny plik views.py i napiszemy tam funkcje, które będą zwracały szablony. Więc w tej aplikacji stworzymy też oddzielny katalog dla szablonów HTML i wtedy obsłużymy tak funkcjonalność naszej aplikacji webowej, która będzie właśnie realizowała wpisy na blogu. Ok, i trzecią aplikacją, którą stworzymy w naszym projekcie, będzie aplikacja, która będzie obsługiwała konta użytkowników, więc w naszej aplikacji webowej będzie każdy użytkownik sieci będzie mógł stworzyć sobie konto na naszej aplikacji webowej. I będziemy też mieć tam plik urls.py, views.py oraz template'y. I tam w tych template'ach na przykład będziemy mieli strony logowania, strony wylogowania. Wszystko, co jest związane z obsługą użytkownika w aplikacji webowej. Czyli podsumowując, zamiast pisać wszystko w jednym worku, nie, to dzielimy naszą aplikację na małe takie moduły i tam realizujemy poszczególne zadania. Jest to dla Ciebie jasne? Ok. Jeżeli nie, to zostaw komentarz. Zależy mi właśnie, żeby podyskutować na ten temat w komentarzach, żeby rozwinęła się dyskusja w naszej małej społeczności. Zobaczcie, ja mam tutaj utworzony jeden terminal w moim Visual Studio Code, to teraz utworzę drugi. Tu mam taki znak plusa, New Terminal, więc otworzę sobie drugi. I teraz mam dwa terminale. Na jednym działa mój serwer, a na drugim będę mógł sobie coś tam dalej manipulować. Więc przejdę znów do tutaj folderu CD Psychotech Blog i znów wykorzystam plik manage.py. Nie muszę pisać Python, mogę wpisać samo py, następnie manage.py.
I teraz utworzymy tą aplikację, o której mówiłem, czyli pierwszą aplikację Start App, to jest ta komenda. I nasza aplikacja będzie nazywać się wpisy, nie? Czyli to będą wpisy na blog i uruchamiam, za chwilę powinna się utworzyć moja aplikacja. Udało się. Zobaczcie na moje drzewo projektu. Teraz mam oprócz aplikacji głównej Psychotech Blog, mam też aplikację odpowiedzialną za wpisy. Jak sobie rozwinę ten folder, to wewnątrz tego folderu mam znów pliki pythonowskie. I zobaczcie, że ta aplikacja różni się od naszej tej głównej aplikacji, są inne pliki oraz pojawił się folder Migrations. Na razie tym się nie zajmujemy, ale widzimy różnicę między tymi dwoma folderami. Plik init.py mówi nam o tym, żeby to wszystko traktować jako moduł Python. O adminie powiemy sobie potem, o apps.py potem, models.py potem, test.py potem. No i mamy plik views.py. Wejdziemy sobie w niego. Co to oznacza? Oznacza to, że po stworzeniu aplikacji Django chce, żebyśmy tutaj tworzyli nasze widoki i tutaj tworzyli funkcje, nie? Nawet tutaj podpowiada create your views here. To znaczy musimy tutaj stworzyć te funkcje, które będą odpalały się po wbiciu adresu URL. Nawet mamy tutaj tą funkcję już zaimportowaną render, z której będziemy korzystać, ale jak zobaczymy sobie na ten folder wpisy, to nie mamy tutaj pliku urls.py. Dlatego kliknę sobie prawym przyciskiem myszy na wpisy i stworzę nowy plik i będzie on się nazywał urls.py, ponieważ my będziemy sobie tutaj tworzyć własne adresy URL, nie będziemy wszystko wrzucać do jednego worka, czyli do tego Psychotech Blog, w tym pliku urls.py tworzyć, tylko dla oddzielnej aplikacji będziemy obsługiwać własne adresy URL. Co ja teraz zrobię, to może zamknę te wszystkie okna, żeby było bardziej przejrzyście. Mam tutaj close all. I teraz przejdę znowu do pliku urls.py w folderze wpisy i otworzę plik urls.py w folderze Psychotech Blog. Co ja zrobię, to skopiuję zawartość tego pliku, przejdę do pliku urls.py we wpisach, wkleję. I teraz zmodyfikujemy ten zapis, usunę zapis związany z adminem, ponieważ tutaj nie będziemy obsługiwać administratora. Zostawimy tą linijkę do obsługi URL-ów oraz pracujemy w danej lokalizacji, czyli teraz w folderze wpisy. Zaimportujemy plik views, czyli te nasze widoki. Nie będziemy obsługiwać adresu URL dla admina, także też wykasuję. Nie będziemy mieć adresu URL o nas, także też to wykasuję. I tutaj będziemy mieć nasz główny adres URL, główną stronę dla wpisów na blogu. Więc obsłużymy tutaj plik views. Napiszemy wpisy, podkreślnik, lista, albo lepiej damy list. I to będzie lista Python ze wszystkimi wpisami na naszym blogu. Zapiszemy ten plik i przejdziemy do pliku views.py w folderze wpisy. Zdefiniujemy funkcję def i teraz damy funkcję wpisy, list, parametr jaki przyjmuje to request, funkcja zwraca return, render. Pierwszy parametr to request. I tutaj powinniśmy wpisać nazwę naszego template'u. Nawet zobaczcie, mam tutaj podpowiedź, że mam template name. Musimy wpisać nazwę template'u, ale template'ów w tej aplikacji Django jeszcze nie mamy. Dlatego stwórzmy folder. Kliknę prawym przyciskiem myszy na wpisy, nowy folder. Nazwę go templates. Templates. Wewnątrz tego folderu templates stworzę kolejny folder. Ten folder będzie nazywał się tak samo jak aplikacja, czyli wpisy. Teraz w tym folderze wpisy utworzymy nowy plik i będzie nazywał się jak wpisy podkreśnik list.html. Utworzymy prosty plik HTML. Wpiszmy tutaj w tytule wpisy, no i w body tutaj dodamy znacznik H1. Napiszemy tu, że to jest lista wpisów na blog. Zapiszemy ten plik, przejdźmy do views.py i brakuje nam tego pliku, więc wpiszemy nazwę pliku.
to jest wpisy, podkreśnik list.html, ale teraz Django nie wie dokładnie, gdzie ten plik się znajduje, dlatego musimy podać dokładnie. Jak widzimy, on jest w folderze templates, potem folder wpisy i właśnie w tym folderze wpisy jest zlokalizowany ten nasz plik HTML, który stworzyliśmy. I damy tak, wpisy, backslash i teraz Django już będzie wiedział, że ma wyrenderować plik wpisy list HTML, ponieważ wie, gdzie on się znajduje. Za każdym razem, jeżeli stworzymy nową aplikację w Django, to musimy ją zarejestrować. Dlatego przejdźmy do pliku settings.py i tam musimy powiedzieć Django, że taka aplikacja została utworzona. To jest to miejsce, application definition. Tutaj definiujemy wszystkie aplikacje, które tworzymy i wpiszemy po prostu, że to jest aplikacja wpisy. Na końcu możemy dać jeszcze przecinek. Jak możecie zauważyć, Django po utworzeniu projektu dostarcza nam wbudowane aplikacje już, nie? Na przykład aplikacja do zarządzania administratorem, autentykacja, sesje i tak dalej. One nie są widoczne w całym projekcie, one są po prostu wbudowane w Django. No i dzięki temu możemy działać, ale my zarejestrowaliśmy naszą aplikację, którą utworzyliśmy, czyli aplikację wpisy w tym miejscu. Inaczej to nie będzie działać, pamiętaj o tym, żeby to zrobić i zapisujemy ten plik. Przejdźmy jeszcze do folderu wpisy i także zapiszmy ten plik. Przejdę do pierwszego terminalu. Serwer jest wystartowany i teraz jeżeli znów spojrzymy na adres URL, który stworzyliśmy, chcielibyśmy, że po wejściu na stronę, gdzie znajdują się wpisy, został wyrenderowany ten plik wpisy list HTML. Przejdźmy do naszej przeglądarki. Przejdźmy do głównej strony. No i wyświetliła się główna strona, a nie artykuły. No dobra, więc domyślam się, że te wpisy powinny być po backslashu jako adres URL. No nie, mamy niestety błąd i Django nie może znaleźć tego adresu URL. To teraz musimy przejść do pliku urls.py w folderze psychotech blog, czyli tym naszej głównej aplikacji. I tutaj będziemy musieli zarejestrować nasze adresy URL, które stworzyliśmy w aplikacji wpisy. Jak to zrobić? Wystarczy przejść do tej linijki, do drugiej linijki kodu. I zaraz po tutaj, zaraz po path dodamy coś takiego jak include. No i teraz zarejestrujemy te adresy URL. Jak to robimy? Path, następnie wpisy, przekreśnik, przecinek, include. I tutaj wpisy.url. I teraz, jeżeli wejdziemy w ten adres URL, Django będzie przeszukiwał także nowy plik urls.py, nie? Ale pamiętajcie, żeby tutaj jeszcze dodać apostrofy. Teraz to powinno się już odpalić, więc zapisuję ten plik, przechodzę do mojej strony, odświeżam. No, zapomniałem pewnie czegoś. No, widzę tutaj przycinka, więc teraz powinno być ok. Dobra, to przejdźmy jeszcze raz. Lista wpisów na blog, tytuł strony to wpisy. Udało się, czyli co teraz się wydarzyło? Django działa tak, że najpierw przeszukuje adresy URL, które są wpisane w tej głównej aplikacji. W naszym wypadku to jest psychotech blog, jest ten plik urls.py. Przeszukuje te deklaracje adresów URL. No i wcześniej nie znalazł naszych wpisów. Teraz zarejestrowaliśmy tę aplikację, więc w tym momencie przechodzi do pliku urls.py i wyświetla nasz widok, czyli w tym wypadku funkcję wpisy list i renderuje plik HTML, wpisy podkreśnik list HTML. Wynik przed chwilą zobaczyliśmy na naszej stronie. To może jeszcze podsumowanie, co zrobiliśmy. No, utworzyliśmy nową aplikację Django, czyli aplikację wpisy, to jest ta aplikacja. Potem utworzyliśmy plik urls.py, tam zrobiliśmy jeden adres URL dla wpisów. Stworzyliśmy także plik views.py, tam utworzyliśmy funkcję i wyrenderowaliśmy plik HTML. Następnie zarejestrowaliśmy
tą naszą aplikację w settings.py. No i co nam pozostało zrobić, to potem jeszcze dodać słowo kluczowe include, czyli załączyliśmy te wpisy w głównym pliku urls.py, nie, to jest główny plik i tyle. Aha, i jeszcze utworzyliśmy tutaj folder templates, przekreśnik wpisy. Dlaczego nazwaliśmy go templates? Bo zobaczcie, mamy tutaj templates w tej aplikacji wpisy, ale mamy też globalne template'y, templates. I teraz jak Django działa? No on po prostu przeszukuje wszystkie foldery, które nazwane są templates. W pliku settings wcześniej powiedzieliśmy mu, żeby szukał właśnie w template'ach tych plików HTML, nie? Więc to są globalne template'y w tym miejscu, a w tym miejscu mamy, można powiedzieć, te lokalne template'y dla poszczególnych aplikacji, akurat tutaj dla aplikacji wpisy. O, dzięki za wysłuchanie. To była dosyć wyczerpująca lekcja i przechodzimy dalej.